Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym programie Connect to Escape. Tytuł dzisiejszego programu to proroctwa czy przepowiednie? Którym wierzyć? Możecie nas Państwo oglądać na stronie nadzieja.tv, jak również głosnadziei.pl, a również zapraszamy na naszą główną stronę lcstream.com. Tam, drodzy Państwo, możecie również zostawić nam swoje pytania, komentarze, na które będziemy podczas programu starali się odpowiedzieć. Dzisiaj w studiu pragnę przywitać Dorothy Porawski-Orzechowska. Studiowała teologię w Stanach Zjednoczonych. Od 11 lat mieszka i pracuje w Polsce. Jest dyrektorem Szkoły Języków Obcych. Witamy. Jest z nami również dr Łukasz Romanowski. Dr Romanowski jest naukowcem, wykładowcą. Między innymi wykładał na Uniwersytecie Łódzkim. Jest z nami również dr Władysław Polok. Witamy. Doktor teologii, historyk, między innymi autor 11 książek z zakresu biblistyki i teologii. Drodzy Państwo, a teraz serdecznie zapraszamy na sondę, którą przygotowaliśmy dla Państwa oraz na potrzeby tego programu. Zapraszamy. Nie, bo to robi wodę z mózgu dla mnie. To wtedy człowiek sobie utożsamia z tym i sobie wszystko jest w stanie dopasować do tego, co przeczyta. Nie, po prostu nie. Nie, oczywiście, że nie. A te chrześcijańskie proroctwa wzięte na przykład z Biblii? Nie, to oczywiście, wie pan, to już są zupełnie inne zagadnienia. Także tak. Dobrze, proszę pana, a proszę powiedzieć, czy wierzy pan w takie rzeczy jak horoskopy i przepowiednie? Nie. Nie, to takie, raczej takie pogańskie, powiedziałbym. Nie, to jest nie. To jest zakłamanie. Jesteśmy realistami, proszę pana. A coś takiego jak wierzyć w proroctwa? W proroctwa? Niestety, nie. Ja jestem ateistą. Ja też. Też. Nie wierzę w takie rzeczy, ponieważ wiem, że sam determinuję swoją przyszłość. Ja nie. Pani? Nie. A czy wierzycie państwo w proroctwa? W co takiego? W proroctwa. Proroctwa. Tak. Też nie. Witam Państwa ponownie. Chciałem zapytać naszych gości, a Wy wierzycie w prorocze przepowiednie, proroctwa? Jak najbardziej. Właśnie było mi tak przykro oglądając te klipy, bo nie trzeba być osobą, która kocha historię, żeby naprawdę uważać, że to jest ważne. I na mnie zawsze robi największe wrażenie Księgi Daniela, że widać, jak historia tam jest określona, jak ma tutaj być i faktycznie jest. Jak w tym nie wierzyć? Czyli Dorothy mówi, że w Piśmie Świętym, tak, w Księdze Daniela, rozumiem, są przepowiednie, które są przepowiedniami historycznymi, tak? Okej, dobrze. Myślę, że w tym programie jeszcze do tego dojdziemy. Proszę bardzo. Jako wierzący wierzę w to. Ale również uważam, że jeżeli realnie podejdziemy, realistycznie, to możemy wierzyć. Bo to są konkretne, realne podstawy, żeby w to wierzyć. Kto w te rzeczy nie wierzy, to tylko dlatego, że może nie miał czasu czy zainteresowania tym głębiej i lepiej zapoznać się. Dziękuję. Ja powiem tak, nie do końca wierzę w wypowiedzi, które padały podczas tej sondy, dlatego że ludzie są generalnie bardzo ciekawi przyszłości. Każdy chce wiedzieć, co będzie się działo. Są tacy, którzy się obawiają tej przyszłości i nie chcą jej znać, ale generalnie każdy chce. Więc normalne jest to, że się pewne zapowiedzi robi. To tak samo jak się przewiduje, planuje się, co będzie się działo na przykład w polityce, co będzie się działo w gospodarce, no to są rzeczy zupełnie oczywiste. Kosmolodzy starają się też przewidywać, jaka będzie przyszłość świata. To są rzeczy też oczywiste. Natomiast inną kwestią jest to, no, czym się różnią te tak zwane przepowiednie od prozwo. No jak właśnie rozumiem, dla mnie to są dwie różne rzeczy. Czym różnią się przepowiednie od proroctw? Moje zdanie niewielkie. Niewielka różnica jest. Są, tylko językowa? Musimy odpowiedzieć, co to jest proroctwo. Byli pewni ludzie, którzy pod natchnieniem mówili w imieniu Boga o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. I raczej tutaj powinniśmy częściej używać terminu
przepowiednie proroczy, bo proroctwo nie zawsze dotyczy przyszłości, ale to były informacje w imieniu Boga. Także czy powiem przepowiednie proroczy, czy powiem w ogóle przepowiednie, które mają realne podstawy na podstawie nie tylko Biblii, ale faktów, historii. W te rzeczy należy wierzyć. Że jest wiele takich ludzi, którzy różnie, nawet biznes na tym zbijają, żeby przepowiadać. Różne senniki są, następnie w internecie i wiele innych. Horoskopy w gazetach, ale my mówimy o przepowiedniach proroczych, które mają konkretne, realne podstawy historyczne. Ośmielam się powiedzieć, nie da się w to nie wierzyć. Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że ważne jest chyba to, na ile ktoś jest w stanie zyskać wiarygodność jako osoba przepowiadająca. Bo bez tej wiarygodności trudno dać komuś wiarę, jeżeli przyjdzie na przykład do jakiegoś miasta i zapowie, że za pół roku na przykład to miasto się zapadnie pod ziemię. To brzmi to nieco fantastycznie, prawda? Chyba, że taka osoba zyska w jakiś sposób wiarygodność. Od tego też sporo zależy. I my mamy przykłady takich osób, które zyskały taką wiarygodność, tak? W jaki sposób takie osoby zyskują wiarygodność? Te osoby, którym przepowiednie wierzymy. No bo są takie osoby, prawda? Nie będę tutaj już wymieniał, ale są takie osoby, były takie postacie historyczne, które robiły jakieś przepowiednie, i niektórzy tym przepowiedniom wierzą, tak? Nasi respondenci może są bardziej sceptyczni, ale wiemy, że jest gro osób, które wierzą w pewne przepowiednie. Musi się wypełnić, prawda? Przecież nie było tak dawno, że właśnie 21 maja miał być koniec świata. No miał. To może być rodzaj proroctwa, prawda? Czytał Biblię, taki pastor i tutaj ma być koniec świata. No nadal tutaj jesteśmy. To było nieprawda. Ale są rzeczy, które jednak się stało. Dziękuję. Czyli wypełnienie takiej przepowiedni, wypełnienie takiego proroctwa jest dowodem na to, że ten człowiek czy inne jego proroctwa również mogą się wypełnić, tak? Okay. Ja mogę konkretnie powiedzieć, że ktoś czytał Biblię, tak jak Doroty słusznie powiedziała, i twierdził, nie ma takiej wypowiedzi w Piśmie Świętym. Czyli to było oszustwo do pewnego stopnia, musimy powiedzieć. Nie ma takiej przepowiedni i dlatego musimy realnie patrzeć na to. Poza tym ludzie bardzo chętnie wierzą i słuchają tych rzeczy, które chcą usłyszeć raz, tak, i drugie, które odpowiadają na ich pragnienie. Przepowiednie, które są, mówią konkretne rzeczy, czy nawet one wychodzą na spotkanie potrzeb, czy nie wychodzą, ale są realne, konkretne. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, tak jak już było powiedziane, jest otwarty nasz czat na stronie elcestream.com. Jesteśmy dostępni, czekamy na Wasze wypowiedzi, czekamy na Wasze komentarze. Jest z nami redaktor Daniel Majkowski i teraz do niego zwrócimy się, aby nam powiedział, co Państwo do tej pory macie do powiedzenia na te tematy, które poruszyliśmy. Proszę bardzo, Danielu. Również witam Was serdecznie. Dyskusja na czacie już się rozpoczęła, już trwa i takie pierwsze pytanie właśnie, bo tutaj nasi goście rozmawiali o proroctwach głównie biblijnych i pytanie, czy proroctwo można znaleźć tylko w Biblii. I też takie odniesienie, bo są również osoby, które wierzą w inne przepowiednie, w inne proroctwa, niekoniecznie z Biblii. Jest taki sławny czy też niesławny człowiek, żył, nazywał się Nostradamus, i są ludzie, którzy twierdzą, że on przepowiadał i to, co przepowiadał, również się wypełniało jakoś w historii. I to pytanie, które się samo nasuwa. Skąd wiadomo, komu wierzyć, a komu nie? Super, dziękuję bardzo. A na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi po krótkiej przerwie z muzyką. Zapraszamy. In heaven above,
In heaven above, in heaven above, no tears of pain are shed. For nothing there can fade or die, life's fullness round is spread. And like an ocean joy overflows, and with immortal mercy glows, although the Lord of hosts. In heaven above, God has a joy prepared, which mortal ear has never heard, nor mortal vision shared, which never entered mortal thought, in mortal dreams was never sought. Oh, that the Lord of hosts. Witamy Państwa ponownie, to jest program Connect to Escape. Jesteście z nami na Nadzieja TV, głosnadziei.pl, jak również na lcstream.com. Chciałem przypomnieć o tym, że jest otwarty nasz czat. Czekamy na Wasze pytania, na Wasze sugestie. Jesteśmy otwarci na Wasze wypowiedzi. No i właśnie, pytanie, które pojawiło się na czacie, to było, no bo mówiliśmy o proroctwach biblijnych, o proroctwach Pisma Świętego, prawda? Ale są różne inne proroctwa. Był Nostradamus, tak jak właśnie ktoś nas pytał o tego człowieka, ale są różne inne proroctwa. Dlaczego akurat wierzymy proroctwom? A może nie, może wierzymy również innym proroctwom? Możemy bardzo zdecydowanie powiedzieć, że przyszłość, jeżeli chodzi o przepowiednie dotyczące przyszłości, konkretnej przyszłości. Mm-hmm. Przyszłość nie zna jedynie wszechmogący, wszechwiedzący Bóg. I dlatego możemy bezwzględnie wierzyć temu wszystko, zresztą chyba będzie też czas udowadniać to, co powiedział Bóg przez proroków. Mm-hmm. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, które możemy przewidywać. Mm-hmm. Przewidujemy pewne rzeczy, niektóre się spełnią, niektóre się nie spełnią. Są też pewne inne źródła, z których niektórzy ludzie czerpią jakąś wiedzę. No mm-hmm. i jeszcze raz mogę podkreślić to i te różne przepowiednie, niektóre na zasadzie przewidywania, na zasadzie analizy pewnych rzeczy mogą częściowo się wypełnić. Ale uważam, że należy być ostrożny do tych wszystkich przepowiedni, bo one mogą nas w błąd wprowadzać. I nieraz w błąd wprowadzały. Mhm. Natomiast my chcemy opierać się na czymś, co jest konkretne, udowodnione w przeszłości i co do przyszłości. Dlatego też możemy polegać na nich. No właśnie. Myślę, że to był problem naszych respondentów, że po pierwsze brak autorytetu osób, które te przepowiednie przekazują, więc rozumiem, że zakłada nasz teolog tutaj w tym wypadku, że jedynym autorytetem są przepowiednie Pisma Świętego, tak? I nie autorytatywnym, Boże przepowiednie. Ja może bym dodał do tego taką rzecz, że ja miałem okazję czytać bardzo różne przepowiednie. Był kiedyś taki czas w moim życiu, że wartowałem je bardzo dokładnie i różnych autorów, naprawdę całkiem sporo. I jedną rzecz, która łączy te wszystkie przepowiednie, te które rzeczywiście mają mieć taki ujawniający niejako obraz przyszłości świata, czy narodów, czy tego, że będzie powiedzmy trzecia wojna światowa. To, co je łączy, to jest język, styl. Mm-hmm. Otóż ubrane są zwykle w styl literacki, który niejako zakrywa pewne nieścisłości. To szczególnie widać u Nostradamusa, który oczywiście były też ku temu inne przyczyny. On to musiał tak ukrywać, bo inaczej by go zaraz zgładzono, ale tak czy inaczej. Język literacki, styl używany sprawia, że nie bardzo, że wszystko się da z tego wyciągnąć. I zawsze coś się znajdzie. Zwykły rachunek prawdopodobieństwa w tym miejscu już pozwoli nam odnaleźć sporo rzeczy, które się mogą wydarzyć. Jest to całkiem sporo. Możliwe, że będziemy się jeszcze mówić o horoskopach. W każdym razie chcę powiedzieć, że nawet do 40% rzeczy tak ad hoc przepowiadanych może się wydarzyć. Za tym się kryją rzeczy jednak, które
stworzył człowiek sam z siebie. One się nie sprawdzają. Zapowiedzi końca świata, już dzisiaj o tym była mowa. Mhm. Wielu innych wydarzeń, których nie ma. Mhm. A więc samo przejście jest dowód, że to wszystko są rzeczy, które wydają się być bardzo podobne do tych, wydaje się, sprawdzonych przepowiedni, proroctw, właśnie o których też czytamy w Biblii. A jednak no, rzeczywistość je weryfikuje i okazuje się, że te rzeczy się często po prostu nie sprawdzają, mimo bardzo atrakcyjnej formy. Dziękuję. Też musimy uważać, bo też było pytanie właśnie, czy może istnieć proroctwa poza Biblią, prawda? No właśnie. I powiedziałbym tutaj, że jest nie jeden człowiek uważany jako prorok w różnych kościołach, nawet chrześcijańskie, ale jeżeli to jest to, co oni mówią, nie zgadza się z to, co jest w Biblii, no to tu mamy problem, bo jak mogę właśnie wierzyć, mówić, że jestem chrześcijanką i tu jest jakiś prorok i on mówi coś, które w ogóle się nie zgadza z tym, co jest w tej książce, no to tu jest problem. Ciekawy problem poruszyłaś, Doroty, właśnie, że czy chrześcijanie w takim razie mogą wierzyć komuś innemu, jakimś innym prorokom? Czy można być chrześcijaninem i wierzyć, powiedzmy, w kogoś, kto coś przepowiada? Coś, co się może wydarzyło? Proszę bardzo. No oczywiście, że nikomu nie zabraniamy wierzyć w to czy tamto. Każdy jest wolną osobą. Mhm. Ale prawda jest taka, żebyśmy ufali, wierzyli temu, co jest realne, co jest sprawdzalne. Kiedy dane proroctwo jest wiarygodne? Nawet w tej księdze, jaką mamy, Pismo Święte, Biblię, czy jak go nazywamy, jest tekst ostrzegający nas jako ludzi, że temu prorokowi, możemy to nawet później odczytać, możemy wierzyć, którego proroctwo się wypełniło i wypełnia, i to dokładnie, nie na zasadzie prawdopodobieństwa, albo prawdopodobnie, albo dużo się wypełniło. My w dzisiejszym świecie musimy szukać konkretnych, sprawdzonych rzeczy i na tym się opierać, bo za dużo jest tych różnych teorii, i w których no, ludzie są bardzo często uwikłani. Czyli Pismo Święte nie tylko przynosi nam proroctwa, tak? A tylko również takie sito, które możemy zastosować, aby rozróżnić, które proroctwo jest prawdziwe, które proroctwo się sprawdzi, a które nie, tak? Tak zrozumiałem. Jeżeli już mówimy o Biblii, no to ona ewidentnie i w wielu miejscach ostrzega. Mhm. Mówi, żebyśmy byli uważni. Chrystus sam, kiedy mówi o końcu historii, przecież to też mówi, no uważajcie, bo przyjdą do was fałszywi prorocy. No więc będzie ktoś, kto będzie wyglądał jak prorok, a jednak rzeczy, których będzie uczył, będą to rzeczy nieprawdziwe. Bardzo może będą wyglądały atrakcyjnie, może będą podawane w sposób wiarygodny, ale będą nieprawdziwe. Biblia ostrzega, mówi, że są różne źródła pochodzenia tego typu informacji. Może będzie czas o tym powiedzieć więcej później, ale rzeczywiście tak to wygląda. Chociaż dotknęliśmy już jednego tematu, a mianowicie czegoś, czego ludzie obawiają się, czy informacje były, końca świata i tak dalej. A przecież na jakiej podstawie? Nawet była informacja, że niektórzy próbują posługiwać się Biblią. A przecież jest tak jasno powiedziane w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, 23, 24 tam szczególnie, że dnia ani godziny nikt nie zna. Nie wasza rzecz znać czasy i pory. Jakby to waszą, na podstawie waszego rozumowania. No więc na jakiej podstawie pojawiają się różne przepowiednie, które mimo wszystko zapowiadały koniec świata? Całą listę moglibyśmy wymienić, skoro jest powiedziane, że tych rzeczy nie zna i nikt nie będzie znał. Owszem, dla mnie jako człowieka wierzącego jest podkreślone, że te rzeczy jedynie zna Bóg. Owszem, powiedział znaki pewne, po których możemy rozpoznawać epokę, w której żyje, ale co do daty, były, są i jeżeli, proszę Państwa, w przyszłości się zdarzą,
bądźmy naprawdę ostrożni, bo nie mają potwierdzenia. Czyli jakiekolwiek, powtórzmy, jakiekolwiek przepowiednie dotyczące daty końca świata z góry są, możemy uznać za nieprawdziwe. Nieprawdziwe, błędne. Dziękuję. Danielu, chcemy teraz wrócić do ciebie. Nasz redaktor otrzymał więcej pytań, więcej komentarzy, za które dziękujemy i zapraszamy, prosimy o kolejne. Tak, zastanawialiśmy się teraz, troszeczkę kontynuowaliśmy na czacie temat proroctwa czy przepowiednie i właśnie którym wierzyć. I tutaj pojawiła się taka ciekawa myśl, że o ile w przypadku proroctw biblijnych mamy dość spójną symbolikę, wszystko jakby układa się troszeczkę jak klocki, o tyle w tych przepowiedniach, nazwijmy to pozabiblijnych, bardzo często pewne rzeczy się sprawdzają, pewne nie. Taki Nostradamus, powiedzmy, miał 1000 przepowiedni, jakieś tam się sprawdziły, może troszeczkę też jakimś trafem, tak? Mhm. To takie myśli z czatu. I takie pytanie również do naszych gości. Czym dla was jest ta wiara w proroctwa i czy w ogóle jest wam do czegoś potrzebna? Czy dała wam coś w waszym życiu osobistym, czy to w waszym życiu też religijnym? Czy może jest tak, jak na przykład u jednej z osób dyskutujących, która napisała, że dzięki proroctwom porzuciła swoją niewiarę w Boga wręcz, tak? Uwierzyła w Boga i uwierzyła w to, że to, co czyta w Piśmie Świętym, jest prawdziwe. Właśnie. Czy dla was, czy w waszym życiu proroctwa coś zmieniły, prawda? Bo mówimy, chyba już doszliśmy do tego, że prawda, mówimy o tym, o proroctwach Pisma Świętego i widać wyraźnie, że nasi widzowie widzą, że my wierzymy. Tak, wy wierzycie w proroctwa Pisma Świętego, w Boże proroctwa. Czy coś w jaki sposób zmieniło to wasze życie? Zmieniło? No przede wszystkim jedno. Od niepamiętnych czasów, od czasów filozofii greckiej już, no, zadają sobie ludzie, filozofowie próbowali odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania. Skąd jestem, po co jestem i dokąd zmierzam, zwłaszcza po śmierci. Proszę państwa, czy to jest takie mało ważne, żeby wiedzieć, skąd jestem? Po co na tym świecie istnieję, a przede wszystkim dokąd podążam? Ja powiem taką rzecz, nie chciałbym zniechęcać moich studentów. W pewnym momencie uczyłem filozofii, bo akurat nie jestem z wykształcenia filozofem, ale no znam ją. Uczyłem filozofii, a na zakończenie studentom powiedziałem: wiecie państwo, dlaczego uczyłem was filozofii? Bo to ma jeden sens, że to nie ma sensu. Bo to jest cały galimatias różnych poglądów. Jeden filozof tak, drugi tak i tak dalej, i tak dalej. I ja jako wierzący człowiek, dla mnie, znając filozofię, to już od młodości to studiowałem, to mnie naprawdę skierowało do Boga, naprawdę mnie skierowało do Biblii, dlatego że tam mogłem znaleźć konkretne odpowiedzi. Skąd jestem, po co istnieję i dokąd zmierzam, zwłaszcza po śmierci. I na to ostatnie pytanie odpowiadają proroctwa, tak? Dokąd zmierzamy? Tak? Jeżeli można dodać, ja bym może dodał do tych ważnych rzeczywiście trzech aspektów, na które wydaje mi się każda księga, która twierdzi, że ma odpowiedź, powinna w jakiś sposób zareagować. No nam się nasuwają pytania, dlaczego świat jest taki, jak jest? No tak. Dlaczego jest mi źle, prawda? Dlaczego się starzejemy i umieramy? Co nas czeka jutro? A więc tych pytań jest nieco więcej. Każdy system, który szuka wiarygodności u człowieka, musi na te pytania udzielić odpowiedzi. Każde proroctwo musi mieć w sobie obietnicę. No tak. A więc nawet te, które są niewiarygodne, one teoretycznie powinny pokazywać, które się nie sprawdziły, powinny pokazywać, że jest jakieś wyjście z sytuacji. Tylko że problem polega na tym, że niestety większość z tych proroctw, które są nam dawane i spływają na nas i z gazet, i z telewizji, z różnych miejsc, są to rzeczy, które nie sprawdzają się. Albo tylko i wyłącznie na podstawie rachunku prawdopodobieństwa. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, co dla mnie
te proroctwa oznaczają. Otóż ja, tak jak powiedziałem, miałem kiedyś okazję, jeszcze będąc człowiekiem właściwie niewierzącym, badać wszystkie dostępne proroctwa w tamtym czasie, niekoniecznie nawet wzięte z Biblii. I jakby na własnej skórze przerobiłem to, jaka jest ich wiarygodność. I potem właściwie szukając odpowiedzi na te podstawowe pytania, które tutaj padły. Gdzie znaleźć sens, albo gdzie znaleźć proroctwa, które do tej pory w historii się potwierdziły, a więc jest szansa, że ich autorzy, którzy już coś zrobili, to się sprawdziło w przyszłości, jeżeli coś zapowiedzieli na przyszłość, to to też się spełni. I powiem zupełnie uczciwie, znalazłem odpowiedź dopiero w Biblii. To były pierwsze proroctwa, które wyszły ponad pewną normę prawdopodobieństwa, rachunku podobieństwa. Dziękuję bardzo. Proszę, Doroti. Chcę też powiedzieć, że czytając Biblię, kiedy wierzymy w proroctwa, które tam są, to przynosi i pokój. Bo to, co widzę wokół mnie, czy wojna, czy cierpienie, czy te różne rzeczy, ja wiem po pierwsze, że to kiedyś się skończy. Ja rozumiem, dlaczego to się dzieje. I mam pokój z tego powodu. Jako nauczycielka języka angielskiego zawsze jest taka okazja, jest zawsze taka lekcja o czasownikach przyszłości, prawda? I ja pytam moich studentów, czy wierzycie w horoskopach, czy w tych różnych takich śmiesznych rzeczy, co da się czytać. I zawsze moi uczniowie, moi studenci są tacy sceptyczni bardzo, że nie da się wierzyć w niczym, że to jest śmieszne, no nawet czasem czytam, ale tak naprawdę to jest tylko taka frajda, taki żart i nie da się dowiedzieć, co będzie w przyszłości. A ja właśnie chcę wiedzieć, Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, tak? Że możemy być pewni, że jest nadzieja dla nas, jest przyszłość, że śmierć to nie jest koniec i to wszystko da się dowiedzieć właśnie czy w Biblii. Prawdziwe przepowiednie mają przynieść nam pokój, tak? Mają nam powiedzieć coś o tym, co będzie, abyśmy po prostu przestali się martwić, tak? One mają być przepowiedniami, a nie życzeniami, prawda? Aha, nie mrzonkami, to tak powinno być. A te rzeczy, które tutaj padły, no to jest przy okazji, wydaje mi się. Dobrze, przed nami krótka przerwa, klip muzyczny, zapraszamy Państwa, a zaraz po tym klipie ponownie podejmiemy ten temat. Zapraszamy. This is Paul here, working. Let us discover
Witamy Państwa ponownie, witamy. To jest program Connect to Escape. Dzisiaj mówimy o proroctwach, przepowiedniach, którym warto wierzyć. Jesteście z nami na Nadzieja TV, możecie również być z nami na głosnadziei.pl, a jak również lcstream.com i tam jest nasz czat, na który serdecznie Was zapraszamy. A teraz chciałem zwrócić się z prośbą o refleksję, dlatego że już wiele rzeczy powiedzieliśmy, na wiele rzeczy poruszyliśmy, takich ważnych tematów. Chciałem zapytać o podsumowanie, bo mówiliśmy o wierze, mówiliśmy o proroctwach, którym warto wierzyć, mówiliśmy o niektórych proroctwach, którym nie warto wierzyć. Chciałem poprosić naszego teologa z wykształcenia historyka, więc może z tego historycznego punktu widzenia kilka refleksji również. Proszę Państwa, pewien bliżej nieznany poeta kiedyś powiedział, że jestem obcy, przerażony w świecie, którego nie stworzyłem. Jest to chyba odbicie stanu psychicznego no, wielu ludzi, nawet z tej rozmowy ulicznej, niestety według mojego zdania wynikało. Tak jak Paul Sartre kiedyś powiedział, że absurdem jest to, żeśmy się urodzili, absurdem, że żyjemy, absurdem, że umieramy, nie ma żadnych trwałych wartości, nie ma komu ufać i tak dalej, i tak dalej. To ukształtowało czasy współczesne i dlatego ja się nie dziwię, że takie opinie są. Warto pomyśleć o jednym, czy rzeczywiście nasza Ziemia, jak również i człowiek, czy to nie jest jak kralodu, którą niekontrolowane prądy pchają w kierunku ciepłych mórz. Czy taki jest obraz i przyszłość każdego z nas i przede wszystkim Ziemi? Czy to jest tak, jak jeden z historyków angielskich powiedział, Toynbee powiedział, że historia to jest zbiór różnych cywilizacji, które nie wiadomo dlaczego powstały, dlaczego one znikły. Czy też jest coś konkretnego, trwałego, co może przedstawić nam, albo przedstawiony został program wydarzeń od zamierzchłych czasów aż do chwili obecnej i aż do przyszłości. W tej właśnie Biblii, ja przede wszystkim to jako człowiek wierzący podkreślam, ale zawsze informuję, że ja mam podstawy wierzyć. Realne podstawy oczywiście wierzę. To nie jest tylko jakaś taka wiara. W księdze Amosa, w 3:7, zaiste nic nie czyni wszechmogący Pan, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom, że nic Pan nie czyni. Nic, świat to nie jest kralodu, którą niekontrolowane prądy pchają w kierunku ciepłych mórz południowych, ale On objawił swój program, swój plan i on zawarty jest na kartach Pisma Świętego, jako pewne przepowiednie. Podkreślaliśmy, dlaczego niektórym prorokom możemy wierzyć, a innym nie. Dlaczego te przepowiednie prorocze, które są na kartach Biblii, dlaczego one są wiarygodne? I między innymi taka wypowiedź w księdze Jeremiasza, 28:9. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się Jego słowo. Dopiero możemy uznać, gdy Jego słowo dokładnie, precyzyjnie spełni się. I mamy mnóstwo i dlatego ja naprawdę zachęcam Państwo do sięgania
o Biblii. Może tak dla jakiejś takiej prostej informacji, że tam są niezwykłe przepowiednie. Aż nie mogę zrozumieć, dlaczego tak mało ludzi interesuje się tym. Na przykład. Właśnie, jaki przykład Państwu oczywiście takich podam? Wypełnionych proroctw, które sprawdziły się w historii. Proroctw. Bardzo tak. Prosimy. Pierwszorzędnie. Na przykład w Księdze Izajasza, 44 rozdziale i pierwsze wiersze 45. Jest jeszcze raz, Księga Izajasza. Księga Izajasza, 44 rozdział i wiersz 28 i 45 pierwszy, który mówię do Toni, to już czytam wiersz 27. Wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie, które mówię o Cyrusie. Tak przy okazji, dla tych państwa, którzy nie są historykami, Cyrus żył gdzieś VII wiek. Przed Chrystusem. I około 100 lat przed przepowiednią. Znaczy, inaczej powiem. 100 lat wcześniej on już był po imieniu zapowiedziany w Księdze Izajasza, że taki ktoś się pojawił. Więc to nie są jakieś tam przepowiednie na zasadzie prawdopodobieństwa albo być może jest powiedziany. Mówię, 28 wiersz, mówię o Cyrusie. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, który wypełnię w Jeruzalemie. Będzie odbudowany w świątyni, będziesz na nowo założone. Fantastyczne rzeczy. Wtedy Babilon dopiero dochodził do potęgi, który następnie zaatakował Jerozolimę, a było powiedziane, że pojawi się inny król, Cyrus Medoperski, który wykona wolę, że powie do Jeruzalemu, będziesz odbudowany. I 45 rozdział, pierwsze wiersze, nawet tu jest, już nie chcę za dużo czytać, jak Babilon będzie oczywiście pokonany. I historyk taki jak Herodot i inni historycy potwierdzają, że tak właśnie było, że wody, które otaczały Babilon, zostały osuszone, odprowadzone i tędy wdarli się, co było nierealne. Ale proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, że Cyrus jest zapowiedziany już i to proroctwo 100 lat przed jego narodzeniem. I nawet jak zdobędzie Babilon. I historycy potwierdzają, że dokładnie setki lat wcześniej było to przepowiedziane. W księdze Jeremiasza na przykład możemy czytać księgę Jeremiasza, 25 rozdział, 11-12 wiersz, żeby nie za długo zabierać głosu. Tam jest informacja, że naród izraelski, zanim został pokonany przez Babilon, na 70 lat pójdzie do niewoli. On jeszcze jeszcze Judea, Izrael nie był zdobyty, a już była zapowiedź, że będzie niewola 70 lat. To jest takich kilka informacji. Mógłbym mnóstwo wymieniać. Następny prorok, który już był w tych czasach, kiedy Babilon pokonał, zabrał do niewoli naród na 70 lat. Tam już to jest na elementy rozebrane. Mnóstwo innych przepowiedni. Są przepowiednie też, musiałbym konkretnie powiedzieć, są przepowiednie warunkowe, w których przepowiada coś Bóg, powie. Jeżeli tak będzie, to taki tego będzie efekt. Jeżeli będzie inaczej, to taki tego będzie efekt. No właśnie, chciałem zapytać, bo niektórzy mówią, że są proroctwa w Biblii, które się nie sprawdziły. Co z tymi proroctwami? Są takie proroctwa? A są. I to bardzo dużo. To musielibyśmy serię wykładów oczywiście na ten temat przytoczyć. Na przykład w piątej księdze Mojżesza, w księdze powtórzonego prawa, jest zapowiedź do narodu izraelskiego. Jeżeli będzie przestrzegać praw Bożych, no to będziecie narodem ponad wszystkie narody. A jeżeli nie będziecie przestrzegać, to co będzie?
jest powiedziane wtedy, rozproszy was Pan pomiędzy wszystkie narody. Tam jest obietnica albo błogosławieństwa, albo przekleństwa. Tak. Jeżeli tak, to będzie tak. Zapraszam do studiowania 28 rozdziału. A jeżeli nie, rozproszę was pomiędzy wszystkie narody, a nawet i tam stopy nogi bezpiecznej nie znajdziecie i będziecie rozproszeni. No i proszę państwa, do dnia dzisiejszego to się wypełnia. Nawet zbudowanie państwa izraelskiego nie spowodowało, że cały Izrael tam przyjdzie. Z tego co wiadomo, 20%, 30%. Resztę pozostaje jeszcze w rozproszeniu. Jest powiedziane, dam serce lękliwe, ducha niespokojnego. I tak jest tym narodem. Mhm. Oczywiście wiemy, jaka była jego historia. No aż żałuję, że nie ma możliwości serię wykładów wygłosić i wskazywać, taka była przepowiednia i tak dokładnie się wypełniła, a następnie wziąć do ręki historię, czy to starożytnego Herodota, czy współczesnych bardziej historyków, i pokazać, jak tak się to wypełniło. Dokładnie się wypełniało. Mm-hmm. I dlatego ja tym proroctwom wierzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No bo jest powiedziane, że możemy uwierzyć takiemu prorokowi, którego proroctwa się wypełniają. Który prorokował i gdy się dokładnie, precyzyjnie wypełniło. Super. A mamy mnóstwo takich rzeczy. Myślę, że jest to bardzo, bardzo logiczne. Bardzo proszę, Danielu, teraz oddajemy głos naszemu redaktorowi. No właśnie, zastanawiamy się też, co z proroctwami dzisiaj. Czy dziś też mogą być prorocy, którzy będą mówić w imieniu Boga? I tutaj na czacie jedna z osób nawet podała tekst Pisma Świętego z Księgi Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, werset 17, który jest takim proroctwem, że i dziś będą prorocy, że w przyszłości będą prorocy. Może zacytuję. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Jak to jest? Jakiego czasu dotyczył ten tekst, to proroctwo? Danielu, ja to pytanie oddam naszym gościom w studio. Proszę bardzo. Jakiego czasu dotyczy to proroctwo? Czy są takie, czy tak się właśnie tak stanie? Owszem, Pismo Święte mówi, że proroctwo to jest świadectwo Jezusa, to co Bóg, co Jezus Chrystus mówi, a natomiast jest ta trzecia osoba bóstwa, Duch Święty, który udziela darów, że niektórzy ludzie zwani prorokami, czy w języku hebrajskim nabi, hozech, czy i tak dalej, którzy odbierają to w nadnaturalny sposób i przekazują. I jest tam w tym wspomnianym wierszu powiedziane, że to było w starożytności, było w czasach nowożytnych. I jeżeli Bóg uzna za właściwe, będzie również w naszych czasach, ale zawsze kryterium będzie jedno. To się musi wypełnić. Zresztą Pismo Święte podaje kilka takich testów, po których, gdy pojawi się taki prorok, po których możemy ocenić to, co on przekazuje, to, co on mówi, czy to jest wiarygodne, czy to jest przez Boga, czy po prostu jest to jakieś przez niego wymyślone przepowiednie na różny cel. Także proroctwo jest czymś, że prorok jest, albo inaczej bym powiedział, prorok jest kimś, który w imieniu Boga mówi pod natchnieniem Ducha Świętego. W nadnaturalny sposób to przekazuje, co prawda, ludzkim językiem, ale w nadnaturalny sposób. I Biblia ostrzega, że będą niektórzy uważali, że są prorokami, i Chrystus mówi, fałszywymi prorokami. I druga rzecz, że będą też prawdziwymi. I Biblia podaje, Bóg podaje, jak możemy sprawdzić, ocenić, czy to jest proroctwo to starożytne, czy aktualne, czy to jest proroctwo prawdziwe. Może byłoby warto dodać do tego, że
proroctwa nie są po to, żebyśmy my mieli możliwość przewagi nad innymi. One są raczej dane po to, żeby przynieść korzyść całej ludzkości. Mhm. Jeżeli ktoś rozpoznaje jakieś proroctwo, to ono nigdy nie działa jakby tylko i wyłącznie w jego własnym interesie. Tylko jest jakby swego rodzaju błogosławieństwem, którym on powinien się podzielić z innymi i ma wpływ na innych. Mhm. Inna rzecz jest też taka, że z kolei inny prorok, Izajasz, twierdzi, że jednym z elementów wiarygodności proroctwa jest to, że ono powinno w swoim przekazie prowadzić do Boga, do Jego charakteru. Czyli tam jest nawet napisane do zakonu, czyli dosłownie jest mowa taka, że owszem, Bóg jest wszechmogący, ale też ma swoje pewne prawa. I jeżeli proroctwo lekceważy to prawo, narusza je, to znaczy, że najprawdopodobniej jest z nim coś nie w porządku. Te wszystkie rzeczy są istotne. Może ja też jeszcze odczytam pewien fragment, który właściwie też może udzieli odpowiedzi na wiele pytań, które też myślę padały na czacie. Pewien prorok bardzo znany, Daniel, napisał takie słowa wprost. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrologzy. Dzisiejsze słowa brzmiałyby na pewno może specjaliści od astrologii, może byliby to ludzie, którzy się zajmują psychotroniką, różnymi rzeczami. Gdziekolwiek by to źródło nie było, nic nie jest w stanie zrobić. Jest na pewno, że tylko Bóg na niebie jest w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania. Natomiast wielu ludzi niestety, no, wygląda na proroków, ale wydaje się, że chyba nimi nie jest, bo to musi przyjść od Boga. Mhm. Proszę bardzo. No, skoro już tknęliśmy Księgę Daniela, drugi rozdział. No właśnie. Nie tak dawno miałem nawet w pewnym środowisku wykład. Czy powstaną Stany Zjednoczone Europy? A o tym się wiele teraz mówi, także szczególnie przed wyborami. Ja nie chciałbym ciszy wyborczej przerywać i coś na ten temat oczywiście mówić. No właśnie, czy Biblia, tak, proroctwo, czy coś ma o tym do powiedzenia? Daniel pytał się, jaka będzie przyszłość? Jest w drugim rozdziale. No nie mamy czasu czytać całego drugiego rozdziału. I tam jest napisane o Europie? Tak jest. Daniel się pyta. Przepraszam, Nebukadnezar, król babiloński, pierwszy król, pyta się, czego królestwo na wieki będzie istniało. A to było w roku? To było 600. Przed naszą erą. Przed naszą erą. Nie chcę tutaj za dużo dat rzucać, ale dobrze. To było około 600 lat przed naszą erą. Tak. I czytamy, że Daniel powiedział to, co już kolega tutaj cytował. Nikt tego nie wie. Ale 28 wiersz mówi pięknie. Jest jednak Bóg na niebie, że ktoś w końcu wie. Jest jednak Bóg na niebie. I ktoś wie, co się stanie. I on mi to objawił. I pokazane jest, że Babilon upadnie, że będzie kolejne mocarstwo i następnie mocarstwo i w końcu Imperium Rzymskie, że ono się rozpadnie. To wszystko jest w tym drugim rozdziale Księgi Daniela. To wszystko jest... Cały program wydarzeń tam jest Starym opisany Testamencie. Od VI wieku przed naszą... Czyli około 2,5 tysiąca lat temu dzisiaj jest pokazane, jakie będą te mocarstwa. To jest raz. A następnie po upadku Imperium Rzymskiego, proszę Państwa, jak możemy historię Europy czy świata nazwać? Jest to historia walki o ponowne jej zjednoczenie. Udało się? Właśnie w tej księdze Daniela jest powiedziane. Wielu próbowało. Wielu próbowało. Całą listę możemy podać ludzi, począwszy od Karola Wielkiego i przy okazji Unia, znaczy zjazd w Gnieźnie i tak dalej, i tak dalej. No, nie mam czasu to oczywiście wszystko omawiać, ale jest powiedziane od czasu upadku Imperium Rzymskiego. Nie będzie żadnej możliwości, aby to ponownie scalić. Jest takie porównanie. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, że zmieszają się sobą, a jeden nie będzie się trzymał drugiego. A więc nie powstanie już nigdy więcej w warunkach ziemskich
jakieś imperium, które opanuje wszystko i stali. Tak jak glina nie połączy się z żelazem, zawsze rozpadnie się, tak jesteśmy... A skąd wiemy, że to dotyczy Europy? No właśnie. Dlatego, że tu jest podkreślone mocarstwo Babilon i następne mocarstwo, następnie Imperium Rzymskie. I te proroctwa się wypełniły. Te proroctwa się tych wypełniły. Mocarstw. Rozpadło w 476 roku. Rozpadło się. I od roku 476 jest rozpaczliwa walka o ponowne zjednoczenie. I tu możemy Karola Wielkiego i Karola V i Ludwika i Napoleona i pierwszą wojnę, drugą wojnę, próba dzisiaj scalenia. Ale dzisiaj Unia Europejska to jest zlepek państw. To nie są Stany Zjednoczone. Ale potem jest zapowiedź, że za dni tych królów Bóg dopiero wzbudzi królestwo. I to jest bardzo ciekawe. Może jeszcze będzie szansa na ten temat powiedzieć coś. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, wydaje mi się bardzo istotną, a ona dzisiaj w ogóle nie była wspomniana. Otóż co do proroctw biblijnych, niezwykle ważną rzeczą jest coś, co się nazywa interpretacją. Otóż w chrześcijaństwie niejednokrotnie zdarzają się dosyć szczególne interpretacje tego, co jest tam napisane. I w związku z tym nie można, samo proroctwo jest zapisane, ale to jak jest odczytane, bywa często rzeczą bardzo kontrowersyjną. I trzeba sobie powiedzieć krótko, Biblia sama z siebie, ona wewnętrznie się definiuje i całą symbolikę i wszystkie te elementy, które są potrzebne. Jeżeli chodzi o Księgę Daniela, tam na przykład też jest taki kontrowersyjny fragment, gdzie się mówi, kto przejmie schedę po tym ostatnim, czwartym, tam jest taki fragment, może nie mówmy szczegółowo o rogu, czy to będzie mowa o Rzymie, czy to będzie mowa o jednym z mniejszych królów Królestwa Greckiego. W każdym razie ważne jest, żeby je odczytywać prawidłowo. Tak jak Biblia mówi od początku do końca jednolicie. Jeżeli tak będzie to odczytywane, to rzeczywiście wtedy będą one wiarygodne. Dziękuję bardzo. Proszę jeżeli bardzo. Można, bo w wielu wypadkach jest konkretnie powiedziane. Ludzie w starożytności myśleli obrazowo. Prosimy o podsumowanie. Tak. I dlatego obrazowo Bóg do nich oczywiście przemawiał, jest powiedziane symbol barana, to królów Medii i Persji. To jest było przed wypełnieniem. A następnie kozioł to król grecki. Czyli takie obrazy. Obrazy, ale jest konkretnie powiedziane, żebyśmy nie myśleli, co też to może znaczyć. Nie jest konkretnie powiedziane, co oczywiście ten symbol, kogo on reprezentuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom. Dziękuję widzom, dziękuję, że byliście z nami. Chcieliśmy odpowiedzieć, wiecie, w tak krótkim czasie, drodzy widzowie, szanowni państwo, nie mogliśmy poruszyć wszelkich kwestii, które dotyczą proroc, tego, którym należy wierzyć, ale chcieliśmy te najważniejsze fakty. Czyli możemy wierzyć, są proroctwa, którym możemy wierzyć. Możemy wierzyć dlatego, że ktoś, kto dał te proroctwa, ma autorytet. Są proroctwa, które się już spełniły i możemy wierzyć, że te kolejne proroctwa również się wypełnią. Drodzy państwo, a chcemy również zaprosić na jutrzejszy program. Jutro będziemy mówić na temat prawdziwego szczęścia i serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również, abyście byli z nami na czacie, dlatego że nasz program jest interaktywny i czekamy na wasze wypowiedzi, wasze sugestie i wasze pytania. Zapraszamy.